tych sprawach aż trzykrotnie prokuratura rejonowa w Złotowie występowała do Sądu Rejonowego w Złotowie o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Te środki zastosowano wobec trzech osób. Sąd rejonowy w Złotowie w pełni podzielił argumenty prokuratury, iż wobec tych osób zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępstwa, jak również podzielił sąd argumenty w zakresie konieczności zastosowania izolacyjnych środków zapobiegawczych. Mowa o mieszkańcach okolicznych miejscowości, to jest Liszkowa, Kaczoch i Kleszczyny. Dwie z aresztowanych osób to mężczyźni. Jeden z nich swój proceder uprawiał kilkanaście lat. Mężczyzna znęcał się nad swoją rodziną oraz pięciorgiem dzieci. Drugiemu z mężczyzn postawiono zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad matką i ojcem. W trzecim przypadku podejrzaną jest 54-letnia kobieta, której już po raz kolejny postawiono zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad mężem. Żona spowodowała również u swojego męża obrażenia ciała zakwalifikowane poniżej 7 dni. W każdym z tych przypadków zastosowano areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.